Witajcie moi drodzy, witam was na kolejnym goleniu po krótkiej przerwie. Niestety nie było mi dane cieszyć się z radości, jaką daje golenie. Po prostu natłok obowiązków i życie, tak zwane życie, po prostu nie daje nam w chwili wytchnienia, ale jestem, wróciłem. Także dzisiaj kontynuujemy oczywiście podróż z maszynką Pearl Hammer. Dopijam moje popołudniowe pacharito, które się dzisiaj pięknie spiniło. I odda mi swoją dawkę mocy, jaką posiada, a jak wiadomo, w Poznaniu u nas pogoda, choć mamy już maj, to nie może się jakimś cudem zdecydować, czy już bardziej lato, czy bardziej wczesna wiosna. Na razie mamy bardzo, bardzo wczesną wiosnę, więc tak, myślę, że dzisiejszy zestaw do golenia, jaki mam wam do zaprezentowania, który już oczywiście był na moim kanale, bardzo fajnie zgra się z dzisiejszą pogodą, jaka jest za oknem, a będzie to zestaw marki Westman, wersja Utopia. Co do Westmana, słuchajcie, był on już na moim kanale, polecam obejrzeć tamtejszy film, w którym prezentuję w całości ten zestaw do golenia oraz zestaw zapachów oraz moich odczuć, jakie tam są. A odczucia są niezmienne. Według mnie jest to najlepsze mydło do golenia, jeśli chodzi o sam Westman, czyli pan Thiago Souza, który jest producentem tych mydeł. Według mnie tworzy najlepsze produkty do golenia, z jakimi się spotkałem na rynku goleniowym, przede wszystkim w bazie tallow, czyli tej łojowej, którą uwielbiam najbardziej. Przede wszystkim zapach, który tutaj jest w Utopii, to powiedziałbym szczerze, jednym słowem, obezwładniający. Według mnie najładniejsza interpretacja audowych, tytoniowych, tych benzoinowych, czyli tutaj pan Thiago Souza przekazuje nam odrobinę ciekawostkę. Benzoina to nic innego jak żywica. Taki proszek żywiczny, jest to syntetyczny proszek żywiczny, który no pachnie w połączeniu z liśćmi tytoniu, które tutaj są, i z audem niesamowicie. Jeśli chcecie spróbować czegoś niesamowitego, to polecam wam produkty Westmana. Myślę, jakich byście nie wybrali, to Westman zapewni wam naprawdę najwyższe doznania goleniowe, z jakimi było mi dane tutaj się z wami dzielić na kanale. Więc tak, dzisiaj Utopia. Zobaczcie, tak to się prezentuje. Tutaj jest skład. Skład jest przebogaty. Oczywiście znajdzie się pod moim filmem Tobacco Out oraz ta żywica benzoinowa. Tutaj oczywiście Westman. Tutaj pan Thiago Souza dostarcza nam informacji, że mydła są dostępne na www.westshaving.com, czyli .com. Samego mydła jest tutaj 120 gramów, czyli 4,2 uncje. Mydło jest klasyczne. Klasyczny krop, dający się bez problemu. Nie mogę się nawąchać tego mydła. Dający się bez problemu przełożyć do michy. A michę, którą dzisiaj użyłem, będzie to micha z, powiedzmy, z marki. Ja zawsze mówię od pani Ani, ze smoczych mich. Są to smocze miski od pani Ani. Także tutaj no nic, taki zestaw, myślę, bardzo dobrze się zgrywa z zestawem. No i do golenia Pearl Hammer, maszynka, którą ostatnio dla was testuję, którą staram się przetestować, ale dzisiaj będzie to wersja OC, czyli Open Comb. Jest to, zobaczcie, takie są grabie tutaj, powiedziałbym, w tej maszynce. Jeszcze się tą maszynką w tej konfiguracji nie goliłem. Mam pewne obawy co do tej maszynki, jeśli chodzi o tą głowicę. Sama różnica między zamkniętą głowicą, czyli Closed Comb, a Open Comb, to jest aż 1 gram. Tak podaje producent, czyli zamknięta głowica waży 135 gramów, a otwarta głowica to 134
4 gramy łącznie, jeśli chodzi o maszynę. Sama maszyna przepotężna, jeśli chodzi o wagę i o samo to, jak leży w dłoni, z czym mamy do czynienia tutaj bez kompromisów. Perfekcyjnie wykonana z mosiądzu na maszynie CNC, tak tutaj twierdzą Hindusi. Założę dzisiaj do tej maszyny żyletki Feder. Tak, podejmę to ryzyko. Mówię, raz kozie śmierć, najwyżej będzie źle i zniknę na dobre z kanału goleniowego. Mam nadzieję, że tak się nie zadzieje. Tutaj mam już żyletkę Feder nową, przygotowaną. Tak ona się prezentuje. Z takim piórkiem narysowanym. High Stainless. Wyprodukowano w Japonii. Nakładam. Zobaczcie, tutaj na spodzie jest oczywiście zaznaczone Made in India oraz Pearl. Powiem szczerze, że troszkę się obawiam tego golenia, powtarzając się już wielokrotnie. No ale obawy są potwierdzone, ponieważ czytając sobie w międzyczasie recenzje na temat tej maszynki niektórych osób, potwierdzały się moje przypuszczenia, że jest to maszynka z tych agresywnych. No, dla mnie już agresywną maszynką była ona w wersji Closed Comp, czyli tą zamkniętą. No to co będzie, jeśli chodzi o głowicę otwartą? No to tutaj może być ciekawie, ale postaram się sobie krzywdy oczywiście nie zrobić, bo nie o to chodzi w goleniu, żeby tak sobie tutaj zadziałać. Oczywiście do golenia użyję pędzelka również nieodłącznie związanego z zestawem Utopia, czyli najczarniejszy z czarnych, czyli Black Synthetic, już ląduje w moim poznańskim kubku. Oczywiście po goleniu użyję Westman Utopia wodę po goleniu i dosłownie odrobinę balsamu, ponieważ ten balsam jest ultra wydajny, jeśli chodzi o swoje właściwości, więc nie pozostaje mi nic, jak tylko wycisnąć pędzel z wody. Zejść z kamerą na dół, no i przystąpimy do wyrabiania piany. Jak widzicie, przełożyłem drapnięcie i trochę tutaj do miski z rekogary, pędzel zwilżony. Jeśli chodzi o właściwości tego mydła, to tutaj nie macie się co obawiać. Tutaj pan Tiago Souza naprawdę, jeśli chodzi o jego właściwości, dopiął wszystko do ostatniej. Do ostatniego możliwego, że tak powiem, parametru, jaki może występować w mydle do golenia. Według mnie oczywiście. Co jeszcze? Bardzo odporny na wodę, więc tutaj ci, którzy zaczynają nawet przygodę z tradycyjnym goleniem, a chcieliby coś lepszego niż standardowe ProRazo lub jakieś produkty budżetowe, to naprawdę, jeśli chcecie mieć jeden zestaw, a naprawdę porządny, no to produkty Westman tutaj zdecydowanie polecają się w moich ustach. I naprawdę myślę, że każdy z Was dobierze sobie zestaw taki, jaki odpowiada. Teraz na lato, wiadomo, najlepiej chyba wybrać wersję Adama Store, czyli taka wersja letnia. Interpretacja morska, jeśli chodzi o nadchodzące lato, lub też JRS, który był na
na moim kanale niejednokrotnie, czyli zestaw pachnący Parkiem Narodowym Portugalii. Tak tutaj pan Tiago Souza opisuje, z tym skojarzył mu się ten zapach. Jeśli chodzi o utopię, no to widzicie sami etykietę tego mydła, czyli płomień. I tutaj nie dziwię się, że nazwał to mydełko w ten sposób, ponieważ sam zapach jest bardzo utopijny, niczym płomień z ogniska, tak, w który można wpatrywać się bez końca. I tutaj myślę, to jest właśnie takie jego skojarzenie, bo bez końca można delektować się wręcz tym zapachem. Naprawdę dla wszystkich fanów, powiedzmy, przyprawowo-audowych produktów. Ja jak zwykle, muszę się przyznać bez bicia, przesadziłem z ilością mydła, ale zawsze nie jestem pewien, czy wziąłem odpowiednią ilość, a biorę, wybieram według najstarszej miary znanej na świecie, czyli na oko. I tutaj nieraz daję po prostu za dużo i potem okazuje się właśnie, co to mydełko, co ten skrawek mydła potrafi wytworzyć, że mamy mydła. O, włosek. Słuchajcie, włos wypadł. Zdarza się. Co to mydło potrafi, jaką pianę potrafi ukręcić, to mnie za każdym razem powoduje, że tak powiem, osłupienie i podziw, że można zrobić tak fenomenalne produkty. Dlatego u mnie Westman, jeśli chodzi o mydła w wersji Crope, to jest absolutny numer jeden. Zobaczcie, jak to się prezentuje. Zobaczcie, piana wygląda w mojej ocenie perfekcyjnie, jest bardzo dobrze nawilżona i ciągnąca się. Dobra, no to jak to mówią, w górę serca jedziemy, wodę na twarz i możemy przystąpić do nakładania piany. Tak, ze względu na moje obawy, powiedziałbym, jeśli chodzi o mnie, to troszkę zarosłem, ponieważ dzisiaj mamy środę, więc zarost jest prawie czterodniowy. Stwierdziłem, że skoro taka maszynka z takimi parametrami, no to niesamowita sprawa. Jeśli chodzi o zapach, dla mnie perfekcja.
muszę przyznać, że zakleiłem się zresztą pianą. Taka, tak ma wyglądać piana w bazie talu, czyli ciągnąca się, klejąca maś. Więc moczę maszynę. Perl, młot lub młotek. No dobrze, to jedziemy z tematem. Tak, i tutaj czuć od pierwszego przyłożenia, że no, coś dla fanów R41. Tutaj. Ale nie ma tej grającej żyletki, tej podskakującej. Może dlatego, że jest. Świeży feder, który sunie po twarzy, ale sam komfort golenia, jaki daje, nie jest według mnie przekonywujący. Ja wolę troszeczkę bardziej łagodne maszyny. Tak. Tutaj jestem, myślę, w 100% pewien. Charakterystyka bardzo zbliżona do maszynki R41, ale z charakterystyką golenia w maszynce Edwin Jagger 316, czyli żyletka idealnie dociśnięta, nie grająca. Zero docisku, ona tutaj sama robi robotę. Jeśli chodzi o intuicyjność, czyli chwycenie tego kąta. Bez problemu. Komu bym polecił tą maszynę? Na pewno osobom, które mają zarost naprawdę gęsty, czytaj, mają zamiast zarostu druty. Które lubią golenie, podczas golenia czuć po prostu ostrze, bezkompromisowo, których skóra zniesie takie golenie przede wszystkim, co nie zmienia faktu, że tutaj chcę krytykować tą maszynę, bo jest to maszyna naprawdę bardzo dobra, ale z preferencjami nie dla mnie. Ręce mam mokre, maszyna dobrze leży w dłoni. No, ale według mnie jest to, według mnie oczywiście, maszyna dla odważnych. Mogę się też oczywiście mylić, ponieważ osoby posiadające dużo gęstszy zarost ode mnie lub skórę bardziej odporną na taką agresywną maszynę stwierdzą, że goliło się jeszcze bardziej agresywnymi maszynkami i nic się im nie zadziało. Więc tutaj wszystko jest możliwe, ale na pewno w tym ustawieniu jest to jedna z najbardziej agresywnych maszynek, z jakimi miałem do czynienia. I polecam Wam do niej na pewno włożyć żyletkę, którą macie sprawdzoną, która
która nie zrobi wam krzywdy. No, muszę przyznać, że tutaj maszyna jest bez kompromisu. Jak zwykle, trochę zostało w uszach. Także, jeśli zdecydujecie się na zakup tej maszynki, no to musicie być świadomi, że nie jest to łagodna i przyjemna maszynka w sensie swej agresywności, tak? Zobaczcie, tak to wygląda w oku kamery. No, jest to maszyna naprawdę według mnie, dla odważnych, którzy lubią maszynki, które naprawdę czuć na skórze, w których żyletka tnie bardzo, bardzo mocno. Nie umiem innymi słowami tego nazwać. Dla mnie ja jestem na nie. Jestem na nie, ponieważ ta maszynka jest po prostu dla mnie za agresywna i w mojej ocenie odpada. Dobrze, także woda po goleniu Westman Utopia, woda w bazie również z dodatkiem oczaru wirginijskiego, soku z aloesu, gliceryny, więc samego dobra zamkniętego w tym bursztynowym flakonie. Trzeba dobrze wstrząsnąć tym wszystkim, ponieważ te olejki, które tutaj są użyte łącznie z alkoholem oraz oczarem wirginijskim, muszą się porządnie wymieszać. O, teraz leci. Zapach tej wody w połączeniu z mydłem to istna bomba zapachowa, audowa bomba zapachowa. Nie wiem, ja bynajmniej ją tak czuję. Ten zapach się z czasem uspokaja, ale według mojej żony na przykład, gdy używam tego zestawu, a używam go naprawdę często, oczywiście poza kamerą, to za każdym razem mówi, że w domu po prostu pachnie jeszcze długie, długie godziny po goleniu i choćby nie wiadomo jak wietrzyła w domu, no to pachnie. Pachnie i to bardzo, bardzo intensywnie. Teraz odrobinkę dosłownie balsamu po goleniu, który również zawiera oczar wirginijski na pierwszej pozycji, potem wodę, potem trochę lanoliny, potem gliceryny, potem całą masę olejków, żożoba, witaminy E, naprawdę same dobrocia. Tutaj nie mamy kryzy, ostrzegam przed tych, którzy zdecydują się na zakup. Zobaczcie, tutaj wystarczy. O. Ja tak to już, że tak powiem, dopracowałem w tym kontekście. Tutaj naprawdę kropelka tego wystarczy. Bo będziemy się raz, że świecić, bo ten balsam, co by się nie działo, jest dosyć klejący. I powoduje, choć to się wchłania po pół godzinie, to powoduje delikatne świecenie się skóry, więc jeśli ktoś nie lubi tego, no to wystarczy, że zakupi sobie samą wodę i myślę w zupełności będzie zaspokojony w tym punkcie. A balsam myślę mogę polecić osobom takim jak ja, czyli wrażliwcom, którzy jednak potrzebują odrobiny nawilżenia po goleniu. Tutaj ja posiadam ten zestaw w
w całej swej okazałości i bardzo serdecznie Wam go polecam. Westman, Utopia, naprawdę świetne, świetne produkty. Co do maszynki, to musicie mi wybaczyć, ja nie będę się nią już golił na następnym wideo. Wiem co, wiem jaką ma charakterystykę i po prostu dla mnie ta maszyna odpada i ja sobie daruję kolejne golenia z nią, z głowicą zamkniętą. Myślę, że ta maszyna jest w spokoju jak dla mnie do przejścia z głowicą otwartą. No niestety, niestety nie. Dobrze, także czas chwycić za yerba mate, pajarito, czyli to, co lubię najbardziej. I cóż, dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Przydługi, rozgadałem się trochę. Mam nadzieję, że nie przynudziłem. I cóż, widzimy się, mam nadzieję, w tych samych okolicznościach łazienkowych. Już niedługo, mam nadzieję, że nie będziecie musieli tyle czasu czekać na kolejne wideo. Także dziękuję za dzisiejszy odcinek i oczywiście żegnam się z Wami. Trzymajcie się. Cześć.